Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii na moim kanale. Moi drodzy, nic innego dzisiaj jak oczywiście prawdziwe życie. I na starcie chciałbym poinformować, że takie oto krudeki, które właśnie mam na sobie w tym momencie. Teraz widzicie jak on wygląda, moi drodzy, w rzeczywistości jak on wygląda i jak leży na mnie. W tym momencie wleciały do sklepu, także jeśli chcecie skorzystać, koniecznie wpadnijcie do sklepu. Jest tam jeszcze jedna niespodzianka, także jeśli jesteście zainteresowani gadżetami Kalucha, oczywiście zapraszam Team Kaluch, link w opisie. Śpieszcie się, bo już niedługo może ich po prostu nie być, jak to często z tymi dropami bywa. Także zapraszam serdecznie, a teraz moi drodzy co, rozpoczynamy odcinek. Obczajcie spodenki Franklina. Franklin Clinton dostał już, moi drodzy, oficjalne stroje. Pewnie zastanawiacie się, co ja robię w takim miejscu. No moi drodzy, trening czyni mistrza. Franklin od jakiejś godziny albo nawet kilku godzin, bo w sumie dopiero jestem z nim od niedawna, próbuje sprintem wbiec na górę Chiliad. Dzisiaj już, moi drodzy, spotkanie z trenerem. Wreszcie znalazłem trenera, ale no trzeba pracować przede wszystkim nad kondycją. To jest, moi drodzy, IMO. Według mnie klucz do sukcesu, żeby, prawda, w tej walce dać radę. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, Franklin podpisał kontrakt, moi drodzy, i w 110 odcinku stoczy walkę w UFC. Co to jest za bestia? Ten kot się tu, przepraszam bardzo, wygrzewa. Czy on, coś mu się stało? Ej, strasznie tu jest niebezpiecznie. Właśnie tu pumy atakują, muszę uważać naprawdę. Nie wiem co to było, jakaś czarna bestia zmodyfikowana. W każdym razie, moi drodzy, biegniemy na górę, ale spokojnie, na górze Ben dostarczył nam motocykl z wypożyczalni. Zjedziemy sobie i lecimy, prawda, dalej. Z tego co wiem, salon Mosley'ego już jest na sprzedaż. Będziemy musieli to skontrolować. Jeśli, moi drodzy, będzie się dało go kupić, to oczywiście to zrobimy. Patrzcie na outfit Franklina. Zadbałem o każdy szczegół. To, żeby Franklin, prawda, motywował się i słuchał muzyki. To, żeby te stroje wyglądały świetnie. Góra od tego stroju wygląda fenomenalnie, ale zobaczycie ją dopiero na siłowni, bo zaraz na siłownię lecimy. Jezu, myślałem, że to puma. Jak tak sobie lecimy na tę górę Chiliad, patrzcie pod jakim kątem. Dawaj Franklin, dawaj gościu. To chciałbym oczywiście zachęcić was do zostawienia łapy w górę. Moi drodzy, ostatnio było 54 tysiące, pod ostatnim odcinkiem było 46, co daje 100 tysięcy, które dzisiaj wskakuje na konto Frankiego. Już za moment to zrobimy, tylko dobiegniemy. Czyżby się udało? Ej, bez skitu, Franklin, moi drodzy, z mocarzem, naprawdę, kondycha nam idzie do góry, skrypty już są, moi drodzy, także pięknie, no możemy pracować nad swoją kondycją, plus skrypty nam pomagają, nie, więc no coś pięknego, o gościu, ale żeś dał radę. Dobra, byczku, klapnij sobie, ja się tu muszę z widzami trochę rozliczyć, ależ piękny widoczek na całe miasto, moi drodzy, w oddali. Jak to wygląda z tymi finansami, już wam wszystko mówię. Aktualnie na koncie Frankiego 960 tysięcy, po dodaniu 100 tysięcy od was będzie milion, prawda, 60 tysięcy, a codzienne zyski to 200 koła, czyli 1 260 000 tysięcy. Co to jest za chora kasa, powiedzcie mi. No ale jak się uda kupić dzisiaj salon Mosley'ego, to oczywiście kasa nam zleci. Mam też zaprzyjaźnionego dealera casualowych samochodów, więc moi drodzy, myślę, że nie ma co czekać. Dobra Franklin, gościu, nie ma, że boli, wstajesz. Do walki zostało nam naprawdę mało czasu, a ja jeszcze rywala nie znam. Kurczę, ciekawe kiedy poznamy rywala, nie? Okej, okay, Benny się spisał fenomenalnie. Nasz motocykl z wypożyczalni, moi drodzy, stoi, KTM-ik. Oczywiście wzięliśmy do niego klucze, no i sobie na chillku powinniśmy zjechać z tej góry. O kurde, ty, uważaj gościu. No chyba trzeba będzie, moi drodzy, tak jak, wiecie, trasa prowadzi, żeby nie było jaj. No, wcześniej tutaj wbiegliśmy, teraz, moi drodzy, ciśniemy w dół, tylko kurde, uważaj Franklin, bo to jest mega, moi drodzy, prędkość, nie? O kurde. Dobra, gdzie będzie najbliżej? Jaki samochód zgarnąć? No nie, no do winnicy musimy jechać. Kawał drogi, moi drodzy, nas czeka. Co powiecie na live'a? Chciałbym na live'ie potrenować razem z Franklinem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I oczywiście czekajcie, bo będzie dzisiaj dużo komentarzy do napisania. Jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to oczywiście polecam to zrobić, moi drodzy. Lecę do winnicy, kawałeczek mam do domku, także szybko odświeżamy się i lecimy na kolejny trening. Franklin bierze prysznic, a ja chciałbym was zaprosić na wspólne granie i nagrywanie w pewną gierkę. A chodzi tutaj o grę World of Warships, którą pewnie już bardzo dobrze znacie na moim kanale. Jest to gierka, w której oczywiście przejmujemy stery bojowych okrętów i toczymy mega dynamiczne bitwy morskie, co mogliście już obserwować w moim wykonaniu. Powiem wam szczerze, że w statki idzie mi naprawdę dobrze i myślę, że podczas nagrywki z wami wstydu nie będzie. Kaluch, jakiej nagrywki? Otóż, moi drodzy, już 17 czerwca o godzinie 17 będę razem z wami grał w World of Warships i oczywiście nagrywał, a kilka dni później zobaczycie gameplay z tejże właśnie nagryweczki. Jeśli chcecie mieć szansę wystąpić w odcinku, wystarczy, że dodacie mnie do znajomych. Mój nick to Kaluch Ity przez 2 A. K-A-A-L-U-H
i ty. Co zresztą widzicie w tym momencie na ekranie. Będę wdzięczny za wskazówki od was, no bo kurczę, zazwyczaj dajecie mi ich bardzo dużo, na pewno będziecie mieli coś fajnego do przekazania. A jeśli mordo, chciałbyś na przykład wpaść na nagrywkę, a nie masz Warshipsów jeszcze na komputerze, to możesz je oczywiście za darmo pobrać. Gramy na PC-cie, link do pobrania znajdziecie oczywiście w opisie. Mam nadzieję, że 17 we wtoreczek o 17 będzie was naprawdę dużo i nagramy wspólny kozacki materiał ze statków. No a teraz co? Wracamy do dzisiejszego odcinka i słyszymy się już niedługo, bo we wtorek. Z tymi mandatami są potężne jaja, z tego co widzę cały czas mam alerty, moi drodzy, że mam nieopłacone mandaty, więc najpierw komisariat, zanim jeszcze jednak skoczymy na trening. Oczywiście dzisiaj z porszawką, coś muszę ogarnąć z tym skryptem na mandaty, bo są naprawdę, moi drodzy, uciążliwe. Te kary, które tutaj policja dla nas przygotowuje, świetnie, obiłem samochód. Pisaliście, że ostatnio wyciąłem moment, w którym obiłem Mustanga. No tak było, przyznam się szczerze. Będę oczywiście zwracał częściej uwagę na to, jeśli coś się wydarzy, nie będzie żadnych cięć, wybaczcie, okej. Na przykład teraz, widzicie, zrobiło mi fotę, dolicza to znowu $250 do mojego rachunku, więc ja szybko obieram kurs jak najszybciej na komisariat, żeby nie mieć z prawem żadnych problemów, nie? Choć z tym ostatnio jest naprawdę ciężko, w sensie z tymi mandatami tylko, nie? Kurczę. Jeszcze koszulki nie mam, zaraz skoczę na siłkę i dostanę i poznacie trenera. Bardzo fajny komentarz napisał użytkownik, o kurde, nie mam jego nazwy tu. Zaraz to ogarnę, spokojnie. Jakiś Rikczulak albo ktoś, halo, halo, jest tu kto? O, dzień dobry. $700 do zapłaty. Oczywiście, potwierdzam zapłatę, dziękuję bardzo. Nie zbiednieję, ale prawda, nie będą mnie szukać. Mandaty opłacone, pięknie. Straciłem rachubę, a to tutaj, dobra, więc przejdźmy to tak w miarę legitnie. Okej, tutaj jest ta siłownia, wiecie, już na niej byliśmy. Nie wiem co powie na nią po prostu nasz trener. Czy ona będzie wystarczająca, czy trzeba coś będzie pomyśleć o nowej. Kurde, no gdzie to jest? To jest w tej ulicy przecież. Tak, to są te drzwi. No, ciekawe czy on tutaj trafił, jak ja mam nawet problem. Jest, Gym Center. Okej, czyżby to był nasz trener? O, tak jest, moi drodzy, dokładnie tak. Witam trenerze, Franklin Clinton z tej strony. Moi drodzy, mam komentarz od AZ, który napisał: witam, nazywam się Anthony Hernandez, mam 36 lat. Zostałem poinformowany, że będzie pan debiutował na gali UFC, więc domyślam się, że potrzebujesz dobrego trenera, więc zjawiam się z propozycją, abym został pana trenerem. To zdanie troszkę, moi drodzy, składniowo dziwnie brzmi, ale później ten opis plus plan treningu naprawdę jest warty uwagi. Anthony jest byłym bokserem, moi drodzy, były mistrz świata, no z takimi ludźmi warto trenować, ale przede wszystkim ten plan treningowy mi się podoba. Za dwa odcinki lecimy według planu do Liberty City na obóz, więc będzie grubo. Dobra, na razie trzeba się przebrać. Anthony ma dla nas koszulkę. Jesteście gotowi? Uwaga! Bang! Clinton! O mój Boże, jak to wygląda, moi drodzy. No teraz trzeba dźwignąć ten ciężar i, moi drodzy, naprawdę pokazać, na co nas stać. Zaczynamy od treningu z workiem, moi drodzy. Na razie poboksujmy. Franklin, gościu, kopniaki będziemy ćwiczyć kiedy indziej. Na razie trzeba poboksować trochę. Wysokie high kicki, low kicki w stronę manekina. Mordo, ja chyba będę musiał, nie mamy manekina, więc będę musiał władować ten worek. Nie wiem, co on powie o tej siłowni. Czy to nam wystarczy, moi drodzy? Poza tym to jest publiczna siłownia. Przydałoby nam się coś prywatnego, no to jest trochę cringe, że my ćwiczymy, wiecie, na siłowni publicznej. No, zobaczymy co powie nasz trenero już za moment. Let's go, trenero tutaj monitoruje. Jest zapisany sparring dzisiaj, tak. Sparring 15-minutowy, nie wiem czy będzie z kim się sparować tutaj. Dzisiaj też ćwiczenia w parterze, miejmy nadzieję, że sparring partner się znajdzie i nasz bohater poćwiczy, prawda? No tego nie jestem w stanie wam pokazać, bo po prostu silnik gry na tobie pozwala. Ale na walkę szykuje coś specjalnego. Okej, tu się ostro zaczęło, no tak się nie zaczyna walki. Dobra, no to ćwiczmy w takim razie parter, moi drodzy, oraz bitewka. No dobra, no to sparring 15-minutowy. No ja tutaj będę gościał, moi drodzy. Ja przede wszystkim, ja nie wyprowadzam dzisiaj ciosów, przynajmniej tak mam powiedziane, żeby na razie uczyć się samego movementu, co jest mega istotne. Movement na ringu, prawda, uniki, to jest to, czego potrzebuję podczas tej walki. No to, że dostanę od typa, no to wiadomo, nie? Nie piszcie też, że jestem na godmodzie, bo moi drodzy, to jest nauka, nie? Ale patrzcie jak Franklinowi idzie, a bronienie się, no ale nie zawsze, prawda? Nieraz oberwie dosyć mocno. Trenero monitoruje, niech monitoruje. Ja też nie chcę typowi zrobić krzywdy, bo to nie o to chodzi tutaj, nie? Oboje trenujemy, on trenuje wyprowadzanie ciosów, ja trenuję, moi drodzy, uniki, kurde, patrzcie, całkiem nieźle mi to idzie, ale na pierwszoosobówce, a będę walczył na pierwszej osobie, to już jest takie proste, zobaczcie, no staram się jak mogę, z tym, że no trzeba będzie uważać w ringu, oj, trzeba będzie. O, jak widzicie, zagapiłem się i już jest przypał, nie? Ale dobrze, uniki mi wychodzą całkiem nieźle. Movement na ringu też niczego sobie, tak mi się wydaje. Koniec, koniec sparingu, okej. Zobaczcie jak fajnie.
jak fajnie kogoś nie zlać, nie? Tylko normalnie, moi drodzy, zbić z kimś pionę, prawda? Po zakończonym sparingu. Dzięki, byczku. Dostałem od trenera 3 godziny przerwy, później lecimy na basen. Jasne. Dalej wytrzymałość, moi drodzy, i kondycję, którą musimy ćwiczyć. Dzisiaj trening już tutaj na ringu mamy za sobą, więc skoro mam 3 godzinki, to lecę pozałatwiać biznes. Kurde, przydałoby się, moi drodzy, skoczyć gdzieś na chatę. Chatę mam daleko, więc jadę do domu ciotki Franklina wziąć szybki prysznic, przebiorę się w jakieś ciuchy, które zostały w tamtej szafie i lecę wykupić salon Mosley'ego, jeśli faktycznie te ploty, które gdzieś tam słyszał Franklin, są prawdziwe. I pisaliście też, że Lamar Davis byłby idealnym kandydatem na prowadzenie nielegalnych biznesów, to taki nasz wspólnik. No wiecie co? Niby tak, ale ja trochę Lamarowi nie ufam. Nie wiem, może mnie jakoś przekonacie. Na chwilę obecną, no jeszcze się waham, ale przemyślę to o propozycję oczywiście. Nie no, całkiem fajne ciuszki, moi drodzy, u tej ciotki zostały. Bogo Suprema zostawił Franklin, nie? To jest kurde bogacz. Ale brudne Porsche, lol. Dobra, moi drodzy, jak tam u tego Mosley'ego? Już się nie mogę doczekać. Gdzie ten salonik? Po prawej. No i o to chodziło. O to chodziło, kurczę. Mosley się stąd wyniósł. Halo, halo, jest tu ktoś? O kurde, moi drodzy. Jakie tu pobojowisko. Wszystko porozwalane. Zobaczcie na to. O kurde, jest to jakaś kobitka. Zaraz się zapytam, o co chodzi. No ładnie poniszczyli, moi drodzy. Ci ludzie okoliczni tutaj, prawda, to miejsce. No niedobrze, witam serdecznie. Czy pani jest agentką nieruchomości, tak? Umawialiśmy się wstępnie. Oto też jestem. Proszę mi powiedzieć, ile za ten salon. Widzę, że jest on totalnie zniszczony, więc liczę na jakąś obniżkę cen. $500,000? Sporo. Jak za tak zniszczony salon. To jest ostatni etap naszych, moi drodzy, naszego biznesu z wypożyczalniami. Ona mówi, że niżej nie zejdzie. Nie ma szans. 500,000 musimy za ten lokal wyciągnąć. Tak mi powiedziała. Długo mnie nie trzeba przekonywać, moi drodzy. To jest niezbędny lokal. Szczerze mówiąc, myślałem, że jeszcze więcej za niego weźmiemy. No ale kurczę. Za 500,000, moi drodzy, ten lokal, myślę, że warto go kupić, nie? Patrzcie, ile tu jest pomieszczeń. Tu nie wszystko jest zniszczone. Część, na pewno. Kurde, tutaj to też pobojowisko mega, nie? O kurde, oni powybijali szyby w tych miejscach. No nic, to trzeba będzie to odrestaurować i prawda, zacząć biznesik. W każdym razie chciałbym się spotkać jeszcze... O, telefon dzwoni. Trener dzwonił, moi drodzy, i dał info, że totalnie możemy trenować w tamtym miejscu. A gdyby tak przerobić na te kilka odcinków, moi drodzy, ten salon, bo i tak musimy, prawda, go wyremontować, musimy pozmieniać wszystkie te napisy tutaj, wywalić ten znak u góry. Może faktycznie, zanim go odpalimy, prawda, pod nową nazwą TK Customs, damy mu chwilę i przerobimy go na miejsce do treningu. Patrzcie, tutaj można naprawdę zrobić spory użytek z tego miejsca, nie? Jest tyle tutaj, moi drodzy, przestrzeni, że ja myślę, że na chill. Znam pewną ekipkę, która, moi drodzy, jest w stanie bardzo szybko, bo do kolejnego odcinku wyremontować to miejsce, zmienić je do Poznania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I co? Na koncie naszego zawodnika 759 000, no bo trzeba było opłacić, prawda, to miejsce, ale no mega się jaram, bo wreszcie dopięliśmy swego, moi drodzy, i mamy to. W każdym razie umówiony jestem z... Okej, wywaliło mi GTA, świetnie. No to zaraz będę umówiony. Złośliwość rzeczy martwych, jak to w tej serii bywa. Jestem już z powrotem, moi drodzy, i tutaj naprzeciwko miał przyjechać pewien kupiec. Mianowicie, teraz widzicie ten komentarz na ekranie. Witam, panie Clinton, słyszałem o tym, że chce pan otworzyć wypożyczalnię zwykłych samochodów. Mam dla pana propozycję. Zapraszam do obejrzenia pojazdów. Samochody są w bardzo dobrym stanie, jedyne było parę jazd testowych. Okej, przykro mi, że musiałeś zamknąć swój warsztat, Mordo w Liberty. W każdym razie, mówiłem się, moi drodzy, z autorem komentarza, że spotkamy się niedaleko mojego przyszłego salonu, prawda? Mnie spodobały się 3 samochody z jego oferty, mianowicie Volkswagen Arteon, który, moi drodzy, do samochodów casualowych będzie jak znalazł. Co prawda to jest troszkę bardziej premium casualowy samochód. Tutaj, Volkswagen, on ciężka ta nazwa jest zawsze, Tuareg, siema Tuareg. Siema tu Kamil. Tego Suwika również chętnie przygardę, no i Chevrolet Corvette 2006 rok, nie? Kurde, klasyczek. Będzie różnorodnie i z tego, co tutaj podliczyłem ceny, bo fajnie, że napisałeś, autorze, prawda, ceny, wyszło 151 000. Widzę, że możesz mi dać 10% zniżki, co daje 15 000, czyli 135 000, 136, jak już mam być szczegółowy.
wędruje na twoje konto i ja bym chętnie te samochody sobie przewiózł, panie. A, w sumie nie napisałeś, jak się nazywasz. Albo napisałeś, a ja tego nie widzę. Przepraszam, w każdym razie chętnie skorzystam z twoich usług ponownie. Najpierw jednak dobijmy deala, 136 tysięcy w tym momencie, moi drodzy, przekazujemy naszemu nowo poznanemu dealerowi, który tutaj przyjechał do nas, do Los Santos. Przez co na moim koncie już 623 tysiące. Będę z tobą, mordo, w kontakcie. On tam już sobie poszedł, śmiesznie. Bo naprawdę fajne ma samochody nasz ziomalek tutaj, nie? Z którego tyle co poznaliśmy. No dobra, przejdźmy w takim razie tym Arteonikiem i tymi pozostałymi dwoma samochodami, do których dostęp już w tym momencie mam, do naszego salonu, tylko tak jak mówię, tutaj trzeba trochę posprzątać w przyszłości, nie? Tutaj, moi drodzy, będziemy musieli naprawdę zadbać. Zanim ten salon ruszy, najpierw zrobimy z niego siłkę, a dopiero później salon pełną gębą już z naszymi malowaniami rozpocznie działalność. Na razie jednak trzeba, moi drodzy, te samochodziki tu przewieźć. Fajnie, że będziemy działać, wiecie, na naszej dzielnicy, można powiedzieć, nie? Bo stąd pochodzi Franklin, tu żadnego biznesu nie mieliśmy jeszcze, więc no ja się mega jaram. Mamy praktycznie każdą część miasta w tym momencie w naszych rękach, więc to jest, moi drodzy, już zaczyna się robić naprawdę grubo, nie? Dobra, stoi teraz ten Tuareg, ale on w środku jest ładny, kurczę. Oba te samochody są piękne, dwa Volkswageniki, no idealnie. Mosley miał tutaj Hondy, możemy też za Hondami się rozglądnąć, jeśli ktoś z was jest dealerem takich samochodów casualowych. O kurde, Franklin, nieźle. Dodawajcie oczywiście propozycje w komentarzach, będę wdzięczny, okej. Okay. Ale śmieszny kolor ma ta korweta. Ależ co to chodzi? Ja, ty, to ja ten samochód chyba będę brał. Jakie to jest do driftów idealne. No nie spodziewałbym się, że to będzie tak latać. Kurde, to... lata lepiej niż BMW. No to świetnie. Benny będzie musiał wpaść, moi drodzy, wyklepać. Ale to chyba jak już się przeniesie tutaj. No te auta chwilę będą stać, moi drodzy, i nie będą na nas zarabiać, bo tak jak mówię, najpierw priorytetem jest walka. A propos walki, chyba kończy nam się czas, więc moi drodzy, salon załatwiony, klucze do salonu mamy, klucze do trzech samochodów mamy. Teraz czas ruszać na pływalnię, ćwiczyć dalej wytrzymałość. Dzień dobry, moi drodzy. Anthony Fernandez oraz Franklin Clinton kontynuują trening. Co prawda znowu nie mamy gdzie to robić, więc jesteśmy na hotelowym basenie. No nic, moi drodzy, ja mam kilka rundek robić. Nasz trenero tutaj, widzę, nas ostro dopinguje, co mi się podoba. Taki motywacyjny człowiek. Człowiek też jest potrzebny, nie? Na razie, moi drodzy, jednak lecimy. Ty, Anthony, czyli Easy, jeśli masz jakieś jeszcze sugestie, co byś chciał, prawda, dodać, bo to twoja postać teraz będzie nas trenować, to oczywiście pisz, ja wyłapię twój komentarz. Mówię to zawsze dla osób, które po prostu uczestniczą w tej serii. Franklin, czy dasz radę zanurkować, stary? Jak nie, to dawaj, wyskakuj z wody, no musimy, kurde, jakiś jump zrobić. No nie, no nie w ten sposób, gościu. Ty musisz skoczyć na głęboką wodę od razu. Ale to jest mega płytki ten basen. Musimy chyba, moi drodzy, zmienić miejsce. O! To było dobre, to mi się podoba. No i co, trener zadowolony? Z Franklina zadowolony, ale z miejsca nie do końca. To co proponujesz? To nie żart, moi drodzy. To nie żart. Trenero zaproponował pływanie w zbiorniku retencyjnym. Świetnie. Ale kurde, tu przynajmniej można ponurkować. Dobra, na maksa, moi drodzy, testujemy nasze płuca. Zobaczymy, na ile nam powietrze wystarczy. Ja będę to kontrolował, prawda, ale nie będę wypływał, dopóki oczywiście powietrze mi nie zejdzie do zera. Czy ja mogę podpłynąć, moi drodzy, albo nie? Dobra, bo jeszcze się wynurzę i, prawda, cały eksperyment pójdzie na marne. Chodzi o to, żeby zwiększyć tę objętość płuc u Franklina, co na pewno nam się przyda podczas walki. Ciężka praca od początku. No nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale na stole leży $1 000 000, więc myślę, że warto się postarać, nie? O kurde. Tlenu mi zaczyna brakować. Jeszcze trochę. Zaraz będziemy to liczyć, pewnie na live'ie będziemy robić pomiary, moi drodzy, wydolności. Dobra, brak powietrza. Brawo, Frank. Trenerze, bo to już dla dziś to wystarczy. Franklin nie da rady aż tak ostro. Do jutra, byku. Powoli, moi drodzy, dzień się kończy. Pamiętajcie, że krunek, który ma na sobie Franklin od dzisiaj w sklepie, w realu wygląda lepiej niż ten model w GTA, dlatego sprawdźcie sklep koniecznie. A cóż, my, moi drodzy, musimy spędzić troszkę czasu z naszą familią. O kurde, a co tu, jakieś przemeblowanie było? Albo mi się wydaje, nie. Chyba nie, wszystko gra. Ale dalej to bansuje i strasznie mnie ten dom irytuje. Sorry, że rymuje, o lol. A co to, Emily? Kolację robisz? Dla trojga? O czym ty mówisz? Niespodzianka czeka na nas w salonie. Okej, okay. Sprawdził w takim razie niespodziankę. Co to Emily dla nas przygotowała, co? To jest jakiś żart, przepraszam bardzo. Co? What?
Kim ty, gościu, jesteś i co ty robisz w ogóle w domu Franklina? W ty... Oni mają takie same głosy! Nie, no ja nie wierzę. Brat bliźniak. Brat bliźniak. Powiedz coś jeszcze, gościu.